Zespół Izrael powrócił z Austin w stanie Teksas, gdzie występował na międzynarodowych targach muzycznych. No a gdzie byliście i co to było za festiwal? Myśmy właśnie w Teksasie, nie w Stanach, bo Teksas to jest takie miejsce bardzo odrębne w Stanach. Ludzie sobie cenią tam bardzo wolność i niezależność, właśnie to mi się bardzo podobało. Są cholernie kontaktowi. Staruszki podrywają młodzieńców na ulicach w ogóle, szukają kontaktu. W ogóle jest genialnie. No, pod tym względem jest to wspaniała kraina, że ludzie w ogóle mówią sobie dzień dobry, chociaż się nie znają na ulicy. Mhm. Pozdrawiam się, hi, tak. Festiwal nazywał się SXSW i to było takie Austin, tak? Austin, Texas, i to było takie spotkanie wszystkich producentów, publisherów, menadżerów, ludzi związanych w ogóle z organizowaniem koncertów, z wydawaniem płyt. I to strasznie pozytywne spotkania są tego typu, ponieważ to umożliwia właśnie złapanie kontaktu z ludźmi, zainteresowanie ich swoją muzyką, bądź też ściągnięcie świetnych wykonawców do Polski, nie? Nam zależy też, żeby ściągnąć tutaj dużo ludzi. Między innymi wzięliśmy kontakt od ludzi, którzy zajmują się Nirwaną, od ludzi, którzy... Ziggy Marley, menadżer Ziggy Marley, nie? Żeby po prostu zaprosić do nas do Polski.